Ghost of a Tale jest grą akcji z elementami skradanki RPGa. Tytuł został sfinansowany dzięki kampanii crowdfundingowej. Gra początkowo pojawiła się na PC 13 marca 2018 roku, aby w 2019 trafić na PlayStation 4 i Xbox One. W 2020 otrzymaliśmy wersję na Switcha oraz Amazon Lune. Jako mała mysz o imieniu Tilo trafiamy do wielkiego średniowiecznego zamczyska, a cała sceneria wyrwana jest wprost świata fantazy. Przedzieramy się przez obskurne lochy wypełnione olbrzymimi szczurzymi strażnikami, rozwiązujemy liczne zagadki, unikamy zabójczych pułapek i czytamy porzucane notatki oraz książki, zgłębiając tym samym tajemnice i historię. Głównym celem pozostaje znalezienie własnej żony Marii i ucieczka z przeklętego więzienia. Gra kładzie mocny nacisk na skradanie się, jak i czerpie garściami z tytułów typu stealth. Nie ma tu co liczyć na jakąkolwiek walkę, jesteśmy jedynie w stanie ogłuszać przeciwników, chować się w ciężko dostępne miejsca i uciekać. Poruszając się po świecie pełnym niebezpieczeństw, wykonujemy questy zlecane przez NPC-ów, różnorodne zadania, aktywujemy ukryte mechanizmy i przy pomocy znalezionych kluczy otwieramy zamknięte drzwi. Interakcja z napotkanymi postaciami jest dosyć rozbudowana, na swojej drodze spotkamy wiele niesamowitych istot, będą to przede wszystkim szczury, żaby czy inne zwierzęta. Dialogi, pomimo iż nie są udźwiękowione, wypadają dość fajnie, zostały dobrze napisane, są przekonywujące, niosą w sobie dużo podpowiedzi i nakręcają fabułę. W Ghost of a Tale mocny nacisk został położony na eksplorację. Świat, po którym się przemieszczamy, skrywa w sobie wiele ukrytych ścieżek, skrzyń ze skarbami oraz tajemniczych miejsc. Bardzo łatwo jest się pogubić w gąszczu korytarzy i niejednokrotnie błądzić będziemy dłuższy czas, zanim znajdziemy to jedno miejsce, do którego trzeba dotrzeć. Niezbędne jest tu wykazanie się sprytem oraz postrzegawczością, dokładnym sprawdzaniem każdego kąta i odkrywaniem sekretów magicznych lochów. Przeciwnicy niestety nie są zbyt rozgarnięci i bardzo łatwo jest ich wymanewrować. Po paru sekundach gubią nami zainteresowanie i idą w własną stronę. Do tego są powolni, a ich ataki anemiczne. Twórcy na siłę wrzucili nieco z RPGa i za różne małe aktywności otrzymujemy punkty doświadczenia. Po zdobyciu poziomów zwiększa nam się poziom życia oraz wytrzymałości, co w dłuższym czasie znacząco upraszcza zabawę. Warto jest dobrze eksplorować napotkane tereny, przeszukiwać wszystkie szafki i skrzynki, zbierać porozrzucane gdzieniegdzie jedzenie, czytać książki, jak i wyposażać się w nowy ekwipunek. Zbierane lub otrzymywane klamoty będą to zazwyczaj jakieś czapki, chusty, napierśniki, przeróżne pasy, jak i ochraniacze na nogi. Noszone przez nas elementy zbroi znacząco podwyższają regenerację wytrzymałości, bieg sprintem, niektóre elementy ubioru sprawią, że będziemy mniej słyszalni lub nie damy się tak łatwo wykryć. Dodatkowo są jeszcze statystyki podnoszące odporność na obrażenia zadawane bronią, różnego rodzaju poparzenia, otrucia czy upadki z wysokości. Moim zdaniem jest to element przekombinowany i wrzucony do gry na siłę. To, co najbardziej denerwowało mnie w Ghost of a Tale, jest poczucie bezradności, przeolbrzymie szczury gonią nas bez wytchnienia i pojawiają się w najmniej spodziewanych momentach. Przeszkadzają w spokojnym zwiedzaniu zamczyska, czy w trakcie szukania przedmiotów związanych z jakimś zadaniem. Ponadto wiele korytarzy wygląda podobnie i łatwo się je zgubić, mapy są trudno dostępne, nieczytelne, a liczne skróty zamiast pomagać jeszcze bardziej komplikują gameplay. Dialogi z NPC-ami też potrafią być na siłę przedłużane, czasami zmuszeni będziemy dokończyć jakąś rymowankę lub niczym rasowy bard zaśpiewać jedną z wielu ballad. Ponadto szwędzając się po lochach palimy liczne banery, zdobywając punkty expa, napełniamy olej do lampy, czy przy pomocy rzucanych patyków odwracamy uwagę straży. To, co na pierwszy rzut oka z pewnością wyróżnia tą produkcję, jest świetna grafika. Animacja postaci też została dopieszczona, wszystko chodzi niesamowicie płynnie, choć czasami zdarzają się różne glitche i bugi. Skakując tam, gdzie nie trzeba, jesteśmy się w stanie zaciąć, czasami kamera zaczyna wariować lub klinujemy się o pozostawione gdzieniegdzie śmieci. Jak na grę indie, cały świat został bardzo pięknie zaprojektowany, pełno jest tu większych lub mniejszych detali, gra olśniewa niesamowitą średniowieczną architekturą, majestatycznymi krajobrazami, jak i magią fantastycznego świata. Pełno urokliwych lokacji prosto z bajek zrobiło na mnie ogromne wrażenie, grafika jest miejscami bardzo realistyczna, wszystkie postacie dokładnie animowane, twórcom udało się przekazać wyjątkowy nastrój i atmosferę poszczególnych lokacji, mijać będziemy tu ciemne korytarze obskurnego zamku, mocno porośnięte tajemnicze lasy, majestatyczne polany. Zdecydowanie większość miejsc jest tu tajemnicza i na swój sposób wyjątkowa. Ghost of a Tale, pomimo iż został stworzony przez mały zespół, swoją oprawą dorównuje wielomilionowym produkcjom. Widać tu przede wszystkim dużo samozaparcia, niesamowitą pasję i kreatywność, a także talent deweloperów.
Oprawa dźwiękowa również jest ponadprzeciętna i wprowadza niesamowitą atmosferę. Przeplata się tu wiele ciekawych melodii czy monumentalnych kompozycji. Efekty dźwiękowe wzmacniają emocje w trakcie kluczowych momentów i tworzą fantastyczną, przedziwną aurę. Dobrze zostały uchwycone odgłosy natury, jak choćby szelest liści, śpiew ptaków, wodne potoki w tle oraz wiele innych efektów sprawiających, że świat ożywa i staje się wiarygodny. Liczne efekty dźwiękowe tworzą realistyczne wrażenia, ścieżka zmienia się w zależności od wybranego miejsca i sytuacji, wszystko jest perfekcyjnie skomponowane z grafiką, tworząc tym samym bogaty i czarujący świat. Ogólnie gra niezbyt przypadła mi do gustu, bardzo denerwowały mnie liczne archaizmy, problemy z sejwowaniem czy błądzenie z jednego miejsca na drugie. Jednak polecam ten tytuł ludziom lubiącym klimaty fantazy i baśnie, warto dać dzielnej myszy szansę, a może akurat przypadnie wam do gustu.